W ostatnich dniach ponownie modne staje się słowo Brexit. No i zobaczmy, czym jest ten Brexit. Chodzi generalnie o oczekiwania, obawy związane z możliwością wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Referendum w tej sprawie zostanie zwołane 23 czerwca. Referendum ogólnonarodowe, czyli każdy obywatel Wielkiej Brytanii będzie miał się prawo w tej sprawie wypowiedzieć. No i rynek ma obawy. Ma obawy w związku z tym, że istnieje wciąż duże ryzyko, że ten Brexit może oczywiście mieć miejsce. Sondaże, które otrzymujemy, pokazują, że spory jest odsetek tych, którzy chcą właśnie wyjścia z struktur unijnych, ale i też równie duży jest odsetek osób, które nie są zdecydowane. To jest 25% według jednego z sondaży. Więc to też pokazuje, o co cała bitwa się może toczyć. Kampania medialna w Wielkiej Brytanii już za chwilę ruszy. Natomiast oczywiście są zgrzyty, jak chociażby wypowiedź ostatnia z niedzieli mera Londynu, pana Johnsona, który jest numerem dwa w partii konserwatywnej, a wyraził opinię właśnie za tym, że jednak Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską. Więc rynek boi się tego scenariusza, bo jak widzimy już z różnych ocen, różnych opinii, by to skutkowało dosyć dużym załamaniem, jeżeli chodzi o gospodarkę brytyjską i też obniżkami ratingu Wielkiej Brytanii. Więc o czym o tym mówię? Generalnie z tego powodu, że na tym traci wyraźnie funt. Funt brytyjski notuje minima od dobrych parunastu miesięcy w ujęciu globalnym do głównych walut, do dolara, ale i też do naszego złotego. No dzisiaj, czyli w środę, ten kurs wynosi 5,52, czyli no ponad 10% mniej niż jeszcze dwa miesiące temu. No i generalnie obawy są. Natomiast ja powiem w ten sposób, że nie należy przywiązać sondaży dużej wagi, ponieważ one się jeszcze mogą zmienić, więc mamy jeszcze 4 miesiące do referendum i patrzmy też na dane makro, a te pokazują, że inflacja, ale też inne dane okazują się nie takie złe, więc wydaje się, że najbliższy tydzień to będzie szukanie dołka na funcie i już kolejne tygodnie pokażą jakieś próby odbicia, więc gra pod Brexit przynajmniej na razie może być nieco ryzykowna, bo już spory ruch jest za nami.